Michał myje przedszkolne zabawki. Zmieszał 15 ml stężonego preparatu do dezynfekcji i 3,75 litrów wody w celu uzyskania odpowiedniego płynu do czyszczenia. Przy przygotowywaniu płynu ilości stężonego preparatu i wody muszą zawsze być proporcjonalne. Które z poniższych ilości mogą być odpowiednimi objętościami stężonego preparatu i wody do przygotowania płynu do czyszczenia? Mamy pięć możliwości i mamy wybrać z nich trzy prawidłowe. Zachęcam Was teraz do zatrzymania tego filmu i spróbowania samodzielnie. Pamiętajcie, że Michał używa 15 ml stężonego preparatu na każde 3,75 litrów wody. No to po kolei. Możemy przygotować sobie do pomocy tabelę. W pierwszej kolumnie będzie ilość stężonego preparatu w mililitrach, w drugiej kolumnie będzie woda w litrach. I wiemy z treści zadania, że Michał miesza 15 ml stężonego preparatu z 3,75 litrów wody. I wiemy, że są to ilości proporcjonalne. Jaki w tej zależności jest współczynnik proporcjonalności? Jeżeli wiemy, że ilość wody to jakaś stała, czyli jakaś liczba razy ilość stężonego preparatu, to jaka będzie ta liczba? Przez jaką liczbę musimy pomnożyć 15, żeby otrzymać 3,75? Musimy 15 pomnożyć razy 3,75 Ile to jest 3,75 przez 15? Obliczmy to pisemnie. 3,75 przez 15. 15 mieści się w 37 dwa razy. Tutaj musi być przecinek. Ten przecinek nad tym przecinkiem.

Czyli, żeby z ilości stężonego preparatu otrzymać ilość wody, musimy pomnożyć ilość preparatu w mililitrach razy współczynnik proporcjonalności, który wynosi 0,25. Otrzymamy ilość wody w litrach. No to sprawdźmy, który z tych przypadków odpowiada dokładnie takiemu schematowi. W których przypadkach współczynnik proporcjonalności przy przeliczaniu ilości stężonego preparatu na ilość wody wynosi 0,25? Pierwsza odpowiedź to 12 i 3. Mnożymy 12 razy 0,25 i czy otrzymamy 3? Otrzymamy. 3 to 1 czwarta z 12. 25 setnych to to samo co 1 czwarta. 1 czwarta z 12 to 3. Odpowiedź A jest OK. Druga para to 6 i 1,5. Czy tu też mnożymy razy 0,25? Też mnożymy. Tak samo 1,5 to 1 czwarta z 6, albo inaczej 6 razy 25 to 150, czyli 6 razy 25 setnych to 150 setnych, czyli 1,5. B też może być trzecia para 3 i 0,75. Czy tutaj też mnożymy razy 0,25? Tak, tutaj też. Jeżeli pomnożymy 3 razy 25 setnych, to otrzymamy 75 setnych. C też jest ok. Pierwsze trzy możliwości to nasze trzy poprawne odpowiedzi, ale sprawdźmy pozostałe też. Przez jaką liczbę musimy pomnożyć 20, żeby otrzymać 5,5? Czy mnożymy przez 0,25? Nie. 0,25, czyli 1 czwarta, razy 20 to 5, a nie 5,5. Ta odpowiedź nie jest dobra. I ostatnia. 11 razy jaka liczba? Równa się 3,75. To na pewno nie jest dobra odpowiedź, i tu nie trzeba nawet nic liczyć, bo mamy tę samą ilość wody co tutaj, ale za mało stężonego preparatu do tej ilości wody. A jeżeli chcielibyśmy liczyć, to 1 czwarta z 11 to na pewno będzie mniej niż 3,75. To nawet nie będzie 3. Obydwie te odpowiedzi możemy pominąć.